Na pewno wyzwaniem dla telekomów wciąż jest redukcja kosztów operacyjnych i tutaj Asseco ma bardzo szeroką ofertę przejmowania systemów, które utrzymujemy i rozwijamy na zasadzie domen skonsolidowanych. Wtedy uzyski dla naszych klientów są znaczące. Natomiast wielkim wyzwaniem dla sektora telekomunikacyjnego na pewno jest przygotowanie się na zbliżającą się nową epokę w telekomunikacji, wdrożenie światłowodów, przygotowania się do 5G i monetyzacji IoT, a co za tym idzie, skorzystanie z wielkiej ilości danych, które te telekomy przetwarzają. Dla nas szansą jest z pewnością przejęcie nowego obszaru utrzymania w cyfrowym Polsacie jako osobnej domeny porównywalnej z tymi domenami, które mamy dotychczas w Orange. Na pewno będziemy kontynuować współpracę w wielkiej przebudowie środowiska informatycznego Polkomtela jako podwykonawca i budowę, w którym jest budowane nowe środowisko informatyczne. I będziemy również kontynuować współpracę w Orange'u, migrując pozostałą część klientów rynku biznesowego, jak i klientów rynku hurtowego. I te tematy na pewno do końca roku 2018 będą kontynuowane.